Siema. Z tej strony Lejmon to jest A Shadow over Freddy's. Taki dosyć bym powiedział nietypowy fangame FNAFa. Różni się on znacząco od gier, które zazwyczaj są fangamami FNAFa. Nie jest to dokładnie to samo. Oczywiście jest 5 nocy, eee, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem za dużo o tej grze. Może być bardzo ciekawa do zagrania. Wystartujmy, może grę nie będę za bardzo pierniczył na samym początku. Zanurzmy się, sprawdźmy, o co chodzi, bo mówię, coś nieco wiem, ale nie niedużo. Pójdziesz się w małym, ciemnym pokoju leżąc na zimnej podłodze ze wzorem szachownicy, yy, opierając się plecami o ścianę. Czując się jak śmieć. Czujesz w ustach posmak miedzi. I nie słychać nic oprócz cichego szumienia wiatraka. Twoje oczy zaczynają się otwierać, mięśnie rozciągają się i spinają, próbując wrócić do normalności. Twoje wspomnienia są zamazane, a twoja głowa pulsuje. Nie jesteś w stanie przypomnieć sobie żadnej informacji, która mogłaby rzu rzucić jakieś światło na twoją obecną sytuację. Twoje ciało reaguje szybciej niż twój mózg, podnosząc się z podłogi, używając biurka, które jest w pobliżu. Bierzesz ze sobą źródło światła i zaczynasz się rozglądać, aby określić swoje położenia. Pozbawiony życia, opuszczony budynek pokazuje się przed tobą w świetle twojej latarki. Kurz i pajęczyny w każdym zakamarku Pozgniatane kartki, kubki i wszędzie czarne plamy na podłodze, krople wody kapiące przez zgniły drewniany sufit. Rozkład pomieszczeń jest do Ciebie znajomy, ale ściany nie są, ta, nie są za bardzo przyjazne ani zapraszające. Jesteś wypełniony przerażeniem. Tak, jak ktoś, kto ma zostać powieszony. Pierwsza myśl, jaka przychodzi ci do głowy, to, żeby wyjść stąd tak szybko jak możesz. Wyjść natychmiast, zanim cienie, które pożarły ten opuszczony budynek, przyjdą również ciebie skonsumować. Witamy we Freddy Fazbear's Pizza. To świetnie zobaczyć Cię znowu w domu. Zostało pięć nocy. Okej, okay, więc generalnie nie siedzimy w biurze, tylko uciekamy z tej pizzerii. Z tego co wiem. Nie do końca. Ogarniam co tu się dzieje, ale no. Te instrukcje pojawią się każdej nocy zanim wyjdziesz do restauracji. Kliknij na nie, żeby kontynuować. poruszaj swoim kursorem, żeby nakierowywać latarkę. A przesuwanie do boku ekranu przesunie kamerę. Przyciśnij lewy przycisk myszy, żeby przejść przez jakąś ścieżkę do innego pokoju. Są wrogowie. Muszę skończyć wszystko przed 6 a.m. albo zostanę zaatakowany. Ok, to przechodzę. Nie wiem, czy mogę umrzeć w pierwszej nocy. Pewnie nie. Night One, find the exit. Ciekawe, ciekawy jestem, czy mogę tu umrzeć, ale to wygląda, wygląda świetnie, aczkolwiek nie wiem, jak działają animatrony w tej grze, co może skończyć się źle. Może po prostu będę przedł. Nie pamiętam, gdzie na mapie było wyjście stąd, jeżeli mam być całkowicie szczery, ale wydaje mi się, że muszę iść prosto. Cały czas powinienem gdzie dojść w ten sposób do wyjścia. To wygląda jak wejście na scenę. Mogę przejść tu, mogę o exit. Shit. Hej. Um, nie powinienem był uciec chyba. Będzie jumpscare? Jestem przygotowany. Zostałeś pociągnięty do bezpiecznego miejsca przez latającą figurę stojącą, stojącą za tobą, z oczami wpatrzonymi w Twoją bladą twarz. Wygląda na to, że chcę pomóc Ci przypomnieć sobie stracone. Wspomnienia, cień oferuje ci opowieść, żeby oczyścić twoją głowę. Czy zaakceptujesz? Nie wiem. Um. Tak? Zaakceptuję? Nie wiem, czy powinienem. Był sobie, było sobie raz małe dziecko, które lubiło bawić się swoimi zabawkami samemu. Żył ze, swoim, ze swoimi rodzicami w małym, spokojnym, pełnym pokoju domku yy, poza miastem otoczonym przez las. Wrótek domku było jego własną sceną, gdzie grał ze swoimi figurkami o różnych kształtach i rozmiarach, robiąc przedstawienia, które były dla jego wyłącznej przyjemności. Mimo, że był sam, cieszył się, przeżywając swoją młodość, bawiąc się plastikowymi przyjaciółmi, których jego rodzice dali mu w prezencie. Byli ma małymi manekinami. Wypchany pluszowy misiu, porcelanowa lalka i zabawkowy robot. Okej, okay, to tylko część. Nie, nie, to nie część. Ale pewnego dnia yy, domowy pies rodziny zabrał jedną z jego zabawek podczas jego czasu zabawy. Podekscytowany pobiegł do lasu, Uciekł do lasu z zabawkowym robotem, zmuszając dziecko, żeby, żeby gonić go, aby odzyskać swojego przyjaciela. Zdenerwowany przez pełnego chęci zabawy, psa złapał za zabawkę, która była w ustach złodzieja, i zaczął ciągnąć. O, żeby tylko być młodym i nie przejmować się niczym. Dziecko i jego pies grające w przyciąganie liny w ogródku z tyłu ich domu, i nikt nie mógł im przeszkodzić. Wydaje się być to przyjemnym wspomnieniem, nieprawda? Pies podekscytowany, że w końcu dostał atencję, której tak bardzo pragnął od młodego, odmówił przegrania tej gry, w którą zaczęli grać. Zabawkowy robot prawie że wyślizgnął się już z paszczy psa. Kiedy? Coś się stało. Tylko pytanie: czy poszedł ząb, czy coś gorszego? Ożywiony po tym, jak odzyskał swojego przyjaciela, chłopiec oczyścił swojego zabawkowego robota dołem swojej koszulki. Wrócił z powrotem do domu, zostawiając zwierzę, skomlając bez, bez sił na, na trawie. Jego szyja była tak spuchnięta, że ledwo co wydał z siebie żałosne, suche jęknięcie. Dziecko, wracając z powrotem z drzew, postawiło robota tam, tam, gdzie było jego miejsce, i wrócił do zabawy. Później po południu rodzice znaleźli ciało psa. Pochowali je tam, zakopali je tam, gdzie leżało. Biedny piesio. Zostały cztery noce, ale dobra. Przeszliśmy jedną noc, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Troszeczkę posiedziałem, nie wiem... Nie wiem, czy inne noce nie będą dłuższe, czy nie zacznę umierać. Zobaczymy. Na pewno umrę, no to jest FNAF. Dobra, to tyle. Trzymajcie się do następnego. Napiszcie co sądzicie. Na razie.